Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na krótki film z rodzinnego spaceru nad rzekę. Dotarliśmy właśnie do miejscówki, która nazywa się Potholes. A w tej chwili woda płynie w niej dość żwawo, ponieważ śnieg się jeszcze topi wysoko w górach i ta rzeka płynie wysoko z gór, więc wody jest mnóstwo. Natomiast latem w tym miejscu robią się takie małe zbiorniczki z wodą, które słońce rozgrzewa. Są takie naturalne zjeżdżalnie na kamieniach, więc miejscówka jest bardzo popularna w ciepłe dni wśród lokalnej ludności. Miejsce jest oddalone od naszego miasta o około 40 minut jazdy, więc stosunkowo blisko. Można tu wpaść na parę godzin w zasadzie każdego dnia. Nie jest to jakaś daleka odległość, więc miejscówka naprawdę bardzo popularna. No dzisiaj, jak widzicie, jest mało ludzi, ponieważ jest początek sezonu, początek czerwca, jeszcze jest chłodno, jeszcze jest za dużo wody, jeszcze jest za zimna woda, ale w lipcu i sierpniu tutaj będą już tłumy i będzie to miejsce oblegane. Szlak zaczyna się przy drodze numer 88. Jest to droga stanowa prowadząca z Nevady do Kalifornii. Szlak na początku prowadzi przez las tuż koło rzeki, by później wejść w miejsce, które niestety dotknął w ubiegłym roku pożar. Jak widzicie, wszędzie dookoła widać spalone drzewa. Krajobraz nie jest najpiękniejszy. Czuć jeszcze w powietrzu zapach spalonego drewna. Ale my idziemy dalej, by po chwili dojść do miejsca, które zaczyna przypominać te potholes. Czyli widać już granit, widać już duże głazy. Jeszcze jedno przejście przez spalony las i dochodzimy do otwartej przestrzeni. Widać rzekę, widać miejsce, w którym ona trochę zwalnia. Widać granit. To jest to. Miejscówka, jak widać, jest dość spora. Ma co najmniej kilkaset metrów. Więc sporo miejsca do zabawy w wodzie w letnim sezonie. Niestety dookoła, jak widzicie, ten brązowy las, brązowo-czarny, to pozostałości z zeszłorocznego pożaru, który tutaj strawił mnóstwo drzew, ogromną powierzchnię lasu. W tej chwili już powoli prowadzona jest wycinka tych niektórych drzew, żeby ten nowy las mógł sobie rosnąć i się powoli odbudować. A my podziwiamy rzekę. Zresztą, co ja będę gadał? Chyba czas się przelecieć dronem.
Jak widzicie, nie był to zbyt długi film. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobał. Taki przerywnik w moich filmach o broni i o innych gratach. Trochę natury, trochę spaceru z rodziną, żeby pokazać wam też tą naszą okolicę, w której mieszkamy. Podobało się? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, subskrypcja jest ważna. Dobra, tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.